Pamiętajcie, przyznajmy szczerze, lubimy niewyjaśnione tajemnice, lubimy upiorne miejsca, lubimy straszyć i lubimy się bać. Niezależnie od tego, czy wierzysz w istnienie duchów i zjawisk paranormalnych, czy nie, na pewno odczuwasz pewnego rodzaju fascynację zjawiskami nadprzyrodzonymi. Ale ilu z nas rzeczywiście byłoby gotowych odwiedzić miejsca, które są uważane za nawiedzone? Zebraliśmy 6 prawdopodobnie najstraszniejszych miejsc na świecie, które możesz odwiedzić, oglądając ten film. Lubisz nieco mroczne klimaty? Ta lista jest właśnie dla Ciebie. Już teraz bardzo prosimy o klikanie polubień, udostępnianie tego filmu oraz komentarze. To bardzo pomaga w rozwoju kanału i dotarciu do większego grona widzów. Za wszystkie subskrypcje będziemy bardzo wdzięczni. Bez Was nie damy rady rozbudować tego kanału. Nie przedłużając, zaczynamy naszą podróż do 6 najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Zbudowany w 1145 roku Ancient Ram Inn jest uważany za najbardziej nawiedzony dom na całych Wyspach Brytyjskich i prawdopodobnie najbardziej nawiedzony dom na świecie. Opowieści o składaniu ofiar z dzieci, kulcie diabła i złych duchach stoją za przerażającymi wydarzeniami w tym budynku. Karczma została zbudowana na przecięciu 2 linii energetycznych, które wielu ludzi uważa za przewodnik dla duchowej aktywności. Ponadto mówi się, że starożytne pogańskie cmentarzysko znajdowało się na terenie posiadłości ponad 5000 lat temu. W czasach, gdy była tam gospoda z noclegami, goście często uciekali w środku nocy, widząc w swoich pokojach zjawy w pełnym ciele, uczucie dotykania, ciągnięcia, bezcielesne głosy i ogólne poczucie zła. John, poprzedni właściciel, już nie żyjący, poinformował, że pierwszej nocy spędzonej w tym domu w 1968 roku poczuł, jak ktoś chwyta go za ramię, zanim został wyciągnięty z łóżka i przeciągnięty przez pokój. Od tego czasu John znalazł dowody na kult diabła i rytualne ofiary. Pod schodami znalazł 2 szkielety dzieci, a także połamane sztylety. Właściciele i goście do dziś doświadczają nawiedzeń i ataków. Szpital Old Changi, Singapur. Szpital został zbudowany w 1935 roku przez rząd brytyjski jako część bazy wojskowej. Został przejęty przez Japończyków podczas II wojny światowej i był używany do celów wojskowych jako tymczasowy obóz więzienny. Budynki były wykorzystywane przez złowrogą japońską tajną policję Kempeitai jako więzienie i obóz tortur. Niejednokrotnie wrogowie Japonii byli w nim torturowani aż do śmierci. Po II wojnie światowej na nowo stał się szpitalem i był nim do 1997 roku, kiedy zastąpiono go nowym. Od tamtej pory niszczeje. Miejscowi ostrzegają, że nawet po tylu latach można tam usłyszeć głosy więźniów, a nawet zauważyć cienie, które pojawiają się nie tylko w nocy. Śmiałkowie, którzy odważyli się zapuścić do starego szpitala, często opowiadają o dziwnym uczuciu czyjegoś towarzystwa w pobliżu.
znane są historie o grupach ludzi, którzy nagle rozdzielały się i w mniejszym gronie wędrowały każdy w innym kierunku starego budynku. Nie wracali jednak w pełnym składzie. Wiele opowieści wspomina też o zmianach w zachowaniu podróżnych i próbie zaciągnięcia reszty znajomych w głąb szpitala, lub zupełnie przeciwnie, wyprowadzenie ich na zewnątrz, nawiązując, by nigdy więcej tam nie wracać. Wiele osób, które były w tym miejscu, opowiadało o dziwnych zjawiskach, których doświadczyli. Mówili o tym, że słyszeli głośne dudnienia, krzyki i czuli dziwną obecność w swoim otoczeniu. Rumunia, Las Hoyabaciu. Ten las nazywany jest rumuńskim trójkątem bermudzkim i uważany jest za najbardziej nawiedzony las na świecie. Las leżący 20 minut drogi od Cluj-Napoca w Transylwanii jest znany z wielu niewyjaśnionych zdarzeń i zjawisk paranormalnych. To właśnie tutaj po wykonaniu zdjęcia na fotografiach pojawiają się dziwne cienie i kształty. Mieszkańcy pobliskiego miasteczka uważają go za bramę do innego świata oraz miejsce spotkań istot pozaziemskich. Wchodząc do tego lasu, można poczuć trudności, bóle głowy czy niepohamowane dreszcze ogarniające całe ciało. Podobno na skórze niektórych ludzi pojawiały się również ślady oparzeń i zadrapań, mimo braku kontaktu z jakimkolwiek przedmiotem. W lesie znajduje się okrągła polana, na której nic nie chce rosnąć. Nawet biolodzy nie potrafią wyjaśnić, dlaczego tam ziemia jest tak bardzo jałowa i dlaczego nic nie chce tam rosnąć. Wielu youtuberów odwiedzających to miejsce relacjonowało później, że ich elektroniczne urządzenia przestawały w tym miejscu działać, a inni bardzo szybko się z niego oddalali, rejestrując dziwne cienie na swoich elektronicznych, termowizyjnych sprzętach. Wielu z nich relacjonowało, że czuło przy sobie dziwną czyjąś obecność, jednak nikogo nie widzieli. Wielu z nich opowiadało, że nagle tracili orientację w terenie, a ich urządzenia nawigacyjne nagle przestawały działać. Podobno bardzo wiele osób, wchodząc do tego lasu, już nigdy nie powróciło. Na Lagunie Weneckiej pomiędzy Wenecją a Lido znajduje się mała wyspa Poveglia. Zamieszkana była od 421 roku, kiedy mieszkańcy kontynentu uciekli w poszukiwaniu schronienia przed najeźdźcami. Populacja Povegli zaczęła się zmniejszać wieki później, a do XIV wieku wyspa została całkowicie opuszczona. Podobnie jak w przypadku wielu małych wysp w Europie, podczas wybuchu dżumy w XIV wieku wyspa stała się kolonią kwarantannową. Wielu Wenecjan wysłano tutaj na pewną śmierć, a ich martwe, zainfekowane ciała palono na gigantycznych stosach. Tak było również w 1630 roku, kiedy czarna śmierć przetoczyła się przez Wenecję. Na wyspie w XIX wieku działał szpital psychiatryczny. Krążą opowieści o złym traktowaniu i eksperymentalnych procedurach przeprowadzanych w budynku. W 1930 roku jeden z lekarzy popełnił samobójstwo, skacząc z dzwonnicy. Od połowy XX wieku do 1975 roku, kiedy to został zamknięty, szpital Poveglia służył jako ośrodek seniora. Teraz cała wyspa jest opuszczona, a okoliczni mieszkańcy nie odważą się postawić stopy na wyspie z obawy przed przekleństwem.
Rybacy odmawiają też połowów w okolicy z obawy przed wyłowieniem ludzkich szczątków. Mówi się, że duchy pacjentów i ofiar choroby nawiedzają wyspę i jej budynki. Często słychać głosy i krzyki, a urządzenia elektroniczne łowców duchów często rejestrują tu dźwięki EVP, czyli tak zwane dźwięki o niezidentyfikowanym pochodzeniu. Ciemne, ulotne cienie są często obserwowane i zgłaszane są opętania. Gdy tylko ludzie postawią stopę na wyspie, zaczynają odczuwać przytłaczające złe uczucie, często przeradzające się w przerażenie. Edynburg, Graveyards, Kirkyard, najbardziej nawiedzony cmentarz na świecie. Grobowiec szkockiego prawnika George'a Mackenzie na lokalnym cmentarzu Graveyards to miejsce, które okryte jest tajemnicą. W 1677 roku Sir George Mackenzie został adwokatem na dworze Karola II. Jednym z jego nowych objętych obowiązków było karanie wyznawców nieodpowiedniej politycznie religii. Szacuje się, że Mackenzie jest odpowiedzialny za ponad 18 tysięcy zgonów. Dzięki temu zyskał przydomek Krwawy Mackenzie. Warto nadmienić, że 100 lat wcześniej populacja Edynburgu liczyła 12 tysięcy osób. Około 1200 ze skazanych pochowano na właśnie tym cmentarzu. Teraz Graveyards jest znany jako najbardziej nawiedzony cmentarz na świecie. Wszystko zaczęło się od wydarzeń w 1998 roku w mauzoleum Sir George'a Mackenzie'ego. Mackenzie został pochowany w wyszukanym grobowcu w 1691 roku, zaledwie kilka metrów od ofiar jego niedawnej czystki niewiernych. Grobowiec stał spokojnie na cmentarzu przez wieki, aż do momentu, gdy bezdomny mężczyzna szukający schronienia włamał się do grobu. Podczas wtargnięcia podłoga zapadła się pod jego stopami, a on sam wpadł do dołu pełnego kości starych ofiar zarazy sprzed 400 lat. Od tamtej pory odwiedzający mauzoleum wychodzą z zadrapaniami, ugryzieniami, siniakami, a nawet złamanymi kośćmi. Sprawą zainteresował się demonolog Colin Grant, który odwiedził mauzoleum w 2000 roku, chcąc przeprowadzić egzorcyzmy i wygnać złego ducha. Nie powiodło się, gdyż czuł zło dręczonych dusz i uciekł z cmentarza. Zmarł na zawał serca kilka dni później. W latach od 1990 roku do 2006 roku zgłoszono tam 350 ataków przez siły nieczyste, a 170 osób straciło przytomność. Dziwne zdarzenia przy grobie Mackenzie'ego uważane są za najlepiej udokumentowane zjawiska paranormalne na świecie. La Isla de la Mucanas, Meksyk. Znajdująca się na jeziorze Texuilo koło stolicy Meksyku wyspa Lalek jest z pewnością jednym z najdziwniejszych i nawiedzonych miejsc na liście. W latach 50. człowiek o imieniu Julian Santan Barrera wprowadził się na wyspę mimo tego, że miał rodzinę i małe dzieci. Nie znał on strasznej historii tego miejsca, gdzie wprowadził się jako pustelnik. Legenda mówi, że trzy małe dziewczynki bawiły się na brzegu i podczas zabawy jedna z nich utonęła w mętnych wodach jeziora. Mieszkańcy wierzą, że od tamtego momentu duch dziewczynki nie może opuścić tego miejsca. Z czasem nikt z lokalnych mieszkańców nie odważył się tam zbliżać nocą. Julian donosił, że zaraz po wprowadzeniu się mała dziewczynka zaczęła do niego mówić.
Opowiedziała mu, jak zginęła i że została uwięziona na wyspie. Zaczął zbierać lalki dla niej, często sprzedając owoce i warzywa, które udało mu się wyhodować na wyspie. Opowiedział później swojemu siostrzeńcowi, że coraz trudniej było zadowolić dziewczynkę tymi lalkami. Obawiał się, że może ona chcieć, by on do niej dołączył. Tego samego dnia po rozmowie siostrzeniec wrócił na wyspę i znalazł ciało stryja z twarzą w kanale. Jego ciało było w tym samym miejscu, gdzie zginęła ta dziewczynka 70 lat wcześniej. Teraz to miejsce wygląda jak wyjęte z nocnego koszmaru. Turyści, którzy odwiedzili tą wyspę, opowiadali, że gdy byli na wyspie, oczy lalek podążały za nimi. Inni słyszeli dziwne szepty. To już jest koniec naszej dzisiejszej przygody z miejscami uważanymi za najbardziej nawiedzone na świecie. Bardzo prosimy o komentarze, może znacie jakieś nawiedzone miejsca. Może byliście w jednym z miejsc tego filmu. Jeśli tak, opiszcie to doświadczenie i czy spotkało was tam coś dziwnego. Jeszcze raz prosimy o klikanie polubień i udostępnianie tego filmu. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Za wszystkie subskrypcje bardzo dziękujemy. Już niedługo pojawią się nasze nowe filmy. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!